Gdy przeczytałam tę powieść i kupiłam sobie książkę, przeczytałam powieść właśnie Bernanosa Pod słońcem szatana, oglądałam film z Gérardem Depardieu, już dawno myślałam o tym, żeby zrobić to w teatrze. I teraz stałam przed takim problemem, jak powiedzieć o szatanie i co o nim powiedzieć, bo Bernanos to jakoś tak bardzo prawdziwie i szczerze pokazał tego księdza, pokazał jego walkę z szatanem. Myśmy nie pokazali tego w sposób relatywny, że ksiądz jest taki pół dobry, pół zły. U nas jest dobry. U nas jest ciepłą, dobrą osobą, która po prostu ma wytyczoną drogę, tak jak właśnie u Bernanosa, i który jest owszem słaby, jak każdy człowiek, i waha się, i się boi. Tak, bo drugą stronę nie chcieliśmy po prostu pokazać jakąś stereotypy i wręcz pozwalać, dać możliwości ludzi, żeby też znaleźć dla nich odpowiedź, kim jest ten ksiądz, a nie dać taki obraz, który jest narzucany po prostu, bo każdy na swój sposób, każdy potrzebuje i odczuje kiedyś taką duchowość, ma taką pytanie, kim jestem, skąd dochodzę i gdzie idę. Po prostu, jaki jest mój cel życia. Boże, daj mi siły, Boże, daj mi siły, daj mi siły, żebym mógł siły zaszczepić w tej kobiecie, daj mi siły, abym pomógł przywrócić jej połączenia pomiędzy niebem i ziemią. Dzięki temu, że myśmy to tak potraktowali trochę komiksowo, to on jest taki bardzo barwny, ten szatan, bo on jest i komiksowy, wchodzi właśnie w tą popkulturę. My w to nie wierzymy, my się bawimy, traktujemy to, ludzkość, cywilizacja to traktuje jak modę. A także towarzyszy nam, rozmawia, wyśmiewa się z nas, przebiera się, przeistacza, więc ma różne formy i ma różne twarze. Wydaje mi się, że szatan to jest pewnego rodzaju forma. Nawet nie tyle forma zła, co forma ludzkich decyzji. Człowiek składa się z dobra i zła i akceptacja tego jest podstawą, żeby móc normalnie funkcjonować w życiu w dzisiejszym świecie. Personifikowanie szatana jest czymś, no, moim zdaniem, niedobrym. To jest po prostu kwestia cech ludzkich, czyli formalizm. Formalizm. Dlatego też chciałem ubrać mojego szatana w jakąś taką formę. Zostać, coś podobnego mam cię tu zatrzymać, mam cię tu przechować. Nawet poseł Galé, ten przeklęty lekarz. Panie, będziemy mieli dziecko. My! Teresa jest kobietą, w którą wstępują dwie pokutujące dusze i szatan, który tym wszystkim dowodzi. Jedną duszą pokutującą to jest muszeczka, taka mała lolitka. Drugą jest poseł Galé, zdeprawowany, zepsuta osoba, zdeprawowana, który właśnie niszczy tą młodą dziewczynę. No i szatan, który tym wszystkim dowodzi. Dlaczego to się stało, nie odpowiadamy. Co tak będę po świecie latać? Nieszczęsna duszo, rozkazuję ci, żebyś opuściła ciało Teresy. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie opuszczę jej ciała. Dobrze mi tu. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku i teraz jest zawsze na wieki wieków. Panie, uchroń służebnicy Twoją Teresę od zła. Nadżyja jestem w Tobie! Trochę jest to takie w kierunku młodzieży zrobione przedstawienie, żeby
pokazać młodą dziewczynę, która właśnie dotknęła czegoś nieznanego, otworzyła może jakieś drzwi, nad którymi nie potrafi zapanować, i bo z tych pomieszczeń wychodzą jakieś istoty, o których ona myślała, że nie istnieją. No a ksiądz reprezentuje ten stary świat. Tą tradycję, tą kulturę, religię, która dzisiaj jest troszeczkę zepchnięta i uważana za niemodną, za już śmieszną. No i ksiądz reprezentuje te stare wartości, tą taką ugruntowaną moralność, dekalog, modlitwy, które są ważne w życiu człowieka, bo one temu człowiekowi nadają jakby sens duchowy jego życia. Że modlitwa daje siłę.